Rozmowa o dziewiątej. Rozmowa o dziewiątej. w Radiu Gorzów. Bogdan Sadowski, dzień dobry. Witam także naszego gościa w studio Radna Anna Koza, klub Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Wczoraj odbyła się sesja absolutoryjna z wykonania budżetu za ubiegły rok, i tak jak przewidywałem to wczoraj, nie było tak mocno ożywionej dyskusji, nie było sporów, nie było kłótni pomiędzy państwem radnym. Rozumiem, że budżet był w takim razie dobrze zaplanowany i dobrze zrealizowany. Też tak uważam, ponieważ ten rok 2022 też nie był rokiem dla nas łatwym. Już rok 2021 rok covidowy był ciężki. Myśleliśmy, że może trochę oddechu złapiemy w 2002, ale niestety jak Państwo wszyscy przypominacie sobie, wojna na Ukrainie, zapewnienie wyżywienia, zapewnienie noclegów, szczególnie dla matek i dla dzieci z Ukrainy, to były zadania, które były przekazane przez administrację rządową dla nas. Poza tym jeszcze mieliśmy inne zadania delegowane, jak sprzedaż węgla musieliśmy się borygać z nowym zadaniem dla nas nieznanym, ale myślę, że sobie świetnie z tym poradziliśmy. Oddaliśmy w roku też sporo inwestycji, tak jak odcinek z Pichlowej. Tu mamy także kwestię oddania stadionu lekkoatletycznego. Zakupiliśmy autobusy, także dużo, dużo zadań zostało zrealizowanych. Natomiast też pokazaliśmy na sesji, wskazaliśmy też obszary, które wymagają poprawy i z których my jako radni i mieszkańcy nie do końca jesteśmy zadowoleni. To gdzie ten budżet miał nie dociąga.

Budżet, sama kwestia zaplanowania budżetu i wizji pana prezydenta uważam jest dobra, natomiast sposób realizacji niektórych zadań inwestycyjnych jest dla nas nie do przyjęcia, bo jednak musimy tutaj powiedzieć o tym, że um, przeciągające się inwestycje, inwestycje, źle doszacowane inwestycje, pojawiające się roboty dodatkowa, które wpływają na dodatkowy koszt tych inwestycji, a to są wszystkie nasze pieniądze, nasze pieniądze naszego miasta, naszych mieszkańców, powodują to, że jest ogólne niezadowolenia i Um... No taki, taki lęk o to czy z innych zadań na które planowaliśmy pieniądze nie będą zabrane środki by móc dokończyć ta duża no, nasza drogowa inwestycja. Wydaliśmy więcej niż mieliśmy w portfelu. Tak, oczywiście 42 miliony deficyt. Myślę, że jeszcze ten deficyt jest do przyjęcia, wskaźnik zadłużenia też jest do przyjęcia. Dlatego wszyscy byliśmy zgodni za raportem miasta i za wotum zaufania absolutorium dla pana prezydenta. Natomiast kwestia jak gdyby tutaj tych inwestycji, gdzie uważam, że jest to bardzo duży problem yy, i powinno się już na to zareagować, bo problem ten już jest od wielu lat. Była powołana gorzowska, Gorzowskie Inwestycje Miejskie, spółka miejska, która miała to rozwiązać. Ta, ta spółka została dedykowana do nowych inwestycji i tak naprawdę oddała tylko część cmentarza i zaczęła nowe inwestycje Kosonierów Gdańskich i ulicę Hawalańską. Dajmy jej trochę czasu. Natomiast stare inwestycje zostały w Urzędzie Miasta i one dalej jak gdyby nie są planowane tak dobrze, na tyle, żebyśmy mogli oszacować koszty, z którymi będziemy się borykać w przyszłości. I tutaj na przykład podam przykład Parku Róż, gdzie gdybyśmy na przykład zrobili bardzo dobrą analizę gruntu, to byśmy wiedzieli już na początku, że będziemy robić palowanie, na które wydaliśmy między 600 a 700 tysięcy. A tego analiza jak gdyby nie ujęła. Nie wiem, czy się pani ze mną zgodzi, ale tak sobie myślę, że w roku minionym, jak i w ostatnich latach to miastu najbardziej udało się dofinansowanie do inwestycji z budżetu państwa. Potężne trans Transfery pieniędzy popłynęły do Gorzowa, pozwalające zresztą na no, rozpoczęcie i zakończenie już niektórych inwestycji, które podejrzewam nigdy by w tym mieście zrobione nie zostały. Też tak uważam, że to jest bardzo duże wsparcie rządowe. Bardzo dużo środków miasta otrzymało z, z, z rządu. Teraz tylko, żebyśmy to naprawdę bardzo dobrze wykorzystali i żebyśmy zakończyli te inwestycje w terminie dobrze. i żeby one były oddane. To Gorzów się rozwija czy zwija? Moim zdaniem Gorzów się rozwija, ale. Ale zawsze musimy, ale. ale musimy, zawsze jest jakieś ale, bo um, panie redaktorze, same inwestycje drogowe... Nie przeliczymy tego na taką rentowność inwestycji, która nam pozwoli, że za rok czy za dwa lata znajdziemy lepiej płatną pracę i nasz budżet domowy o wiele się poprawi i będziemy mieli na tyle dobre warunki do funkcjonowania w tym mieście, że będziemy tutaj chcieli mieszkać. Na przykład weźmy kwestię żłobków, która była poruszana na sesji Rady Miasta. To jest 51% użłobkowienia na, na cały Gorzów, czyli tak naprawdę tylko 51% maluszków dostało się do żłobków. Młode kobiety... Które podejmują decyzję, młode rodziny, które podejmują decyzję o tym, żeby narodziło się dziecko, muszą borykać się z tym, czy młoda mama po macierzyńskim wróci do pracy, czy będzie miała żłobek, czy nie będzie miała a, a ja tak sobie myślę, że żeby odpowiedzieć na pytanie, czy miasto się rozwija, czy, czy wręcz przeciwnie, to, 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 to należy jakieś kryterium przyjąć. Dla jednych miarą rozwoju jest, są inwestycje, dla innych remonty, dla jeszcze innych dobrze prosperujące i płacące zarazem firmy, a jeszcze dla innych to uczelnia wyższa kształcąca poszukiwanych specjalistów na rynku pracy. Tak, a dla mnie to jest zachowanie dywersyfikacji w tym wszystkim, ponieważ to wszystko, co Pan Redaktor wymienił, jest bardzo istotne dla nas i ważne. I nie możemy robić tak, że kładziemy na szali tylko inwestycje, na przykład drogowe, duże kolosy, a zapominamy o bieżących sprawach naszych mieszkańców. Typu chodniki, jakieś mniejsze uliczki, czy nawet kwestie remontów w szkołach podstawowych, przedszkolach, żłobkach, to jest też dla nas bardzo ważne. I jeszcze jeden bardzo wielki obszar z całym naprawdę szacunkiem. Dla pani wiceprezydent Małgorzaty domagały, bo uważam, że zrobiła. Bardzo dużą pracę, jeżeli chodzi o politykę społeczną, i mamy naprawdę świetnie rozwiązane sprawy związane z seniorami. Natomiast skazaliśmy wczoraj obszar do pracy, to jest młodzież to jest zamknięcie młodzieży w szkołach, to jest to, z jakimi oni się borykają problemami psychologicznymi, psychiatrycznymi. To jest wsparcie tej młodzieży, to jest stworzenie im przestrzeni do życia w mieście, po to, żeby oni tutaj chcieli z nami zostać i z nami pracować, Mówi, nawet jak skończą studia wyższe gdzie indziej. Wspomniała Pani o demografii, Gorzewa, poniekąd mówiąc o polityce senioralnej, ale jak Pani też trafnie zauważyła, miasto się wyludnia. Młodzi ludzie po ukończeniu bardzo dobrych uczelni w dużych ośrodkach no nie wracają tutaj. Zatem no coś jest nie tak z tym naszym miastem. Pytanie tylko co? Moim zdaniem zapomnieliśmy trochę o młodzieży, zamknęliśmy ją hermetycznie w szkołach. Te dzieci tylko i wyłącznie się uczą, chodzą na korepetycje i potem uczą się w domu. E, może niektóre jeszcze mają jakieś dodatkowe zajęcia typu sport, ale jest ich naprawdę niewiele. Natomiast my jako miasto nie stworzyliśmy żadnej przestrzeni na to, żeby ta młodzież mogła się spotykać, rozmawiać, wymieniać się kontaktami i żyć przede wszystkim w realu, a nie w internecie. I myślę, że tutaj takim naszym projektem będzie to, żeby stworzyć taki e, jak gdyby dom młodzieżowy, który będzie um, jak gdyby takim centrum spotkań młodzieży, żeby oni mogli spędzać ze sobą czas. Musimy ich po prostu przyzwyczaić do życia w społeczeństwie, a nie trzymać cały czas w zamknięciu. A może nawet tak. będziemy rozmawiać o tym, że zrobimy tak zwane juwinalia, czyli taki tydzień dla młodzieży, jak to było kiedyś dawniej w Gorzowie i będą się szkoły wymieniać i będą ze sobą rywalizować, a młodzież może nawiąże jakieś fajne relacje z innymi uczniami i uczennicami. Zmienimy temat. Filharmonia w Gorzowie jest już współfinansowana przez ministerstwo, czyli otrzymuje pieniądze także państwowe. Jak to jest, Pani zdaniem, że minister może, a samorząd województwa nie może? Trudno mi jest na to pytanie powiedzieć, ale bardzo się z tego cieszę, że minister może i że minister podpisał dokumenty w poniedziałek i mamy dzięki temu milion trzysta więcej na filharmonię, bo to dla Gorzowa jest bardzo duża szansa, a żeby otrzymać te środki, to nie było wcale tak łatwo, ponieważ filharmonia musiała przejść tak zwany test jakości i go przeszła i jesteśmy drugą filharmonią w województwie, a tak naprawdę 39. filharmonią w kraju, która ma dofinansowanie Ministerstwa Dobrze, ale... Kultury i Dziedzictwa. Filharmonia w ma już 12 lat. Jak to jest możliwe, że przez tyle czasu samorząd województwa nie podjął decyzji o współfinansowanie tej jednostki. Co ma takiego pytanie fundamentalne, co ma takiego Filharmonia zielonogórska, czego nie ma Gorzowska, że no, na tę pierwszą pieniądze są, a na Gorzowską nie ma. Oprócz pojedynczych projektów, które są dofinansowane. Myślę, że to jest pytanie do radnych Sejmiku Wojewódzkiego. Może pan redaktor zaprosi i zapytaj. Myślałem, że może pani wie. Trudno mi na to pytanie odpowiedzieć. No, przyznam, że kiedyś tutaj w tym studiu była pani marszałek, i, i, i tłumaczyła, y, dlaczego tak się dzieje, bo na etapie planowania jakby budowy Filharmonii w Gorzewie nie zostało to z samorządem uzgodnione i przyzna Pani, że takie tłumaczenie jest no, najdelikatniej określając nietrafiowe. I nie komentuję Pani rozwój. Nie komentuję tak. Mhm. Schody donikąd. Całkiem niedawno powróciła jakby dyskusja na ich temat. Zatem pytam. Pani zdaniem, jaka przyszłość tego miejsca e, powinna być? Jak Pani e, zdaniem e, powinno się to odbyć w niedalekiej przyszłości? Tak jak mówi się od wielu, wielu lat, że trzeba to miejsce remontować, e, a może zbudować na nowe schody, a może oddać po prostu ten teren deweloperowi. No właśnie, znowu wracamy do mojego ulubionego słowa dywersyfikacja, czyli nie trzymanie wszystkich jajek w jednym koszyku, czyli też przeznaczanie na takie ważne dla nas inwestycje środków, zabezpieczanie ich w budżecie. Ja uważam, że to jest centrum miasta i ten teren powinien być zagospodarowany. Schody donikąd są dla nas taką bardziej wartością sentymentalną. Tam były pierwsze spotkania, pierwsze randki, pierwsze pocałunki, pierwsze spacery z rodziną, więc z sentymentem podchodzimy do tego, miejsca. Natomiast kwestia jak gdyby tutaj m, zagospodarowania tego terenu, no dziwi mnie to, bo przecież był organizowany konkurs dla um, bodajże studentów Uniwersytetu Poznańskiego, którzy te prace przedstawili na zagospodarowanie tego terenu. E, bardzo długo trwa ta procedura PPP. Nie wiem, dlaczego tak to długo trwa, ale będziemy pytać pana prezydenta na kolejnej sesji, e, jakie są tutaj problemy. Natomiast ja uważam, że e, to miejsce powinno być e, przygotowane na tyle, żeby odzyskało dawny blask. Tam była kiedyś, z tego co pamiętam, na dole fontanna, tam była możliwość przyjścia z rodziną i nie wiem, tam były chyba bodajże jakaś gastronomia była mała. Tylko, żeby to był dawny blask tego miejsca, to trzeba te obecne schody rozebrać, bo to jest ruina budowlana tak, i wybu ruina wybudować budowlana. nowe, a to tak może nie. kosztować bardzo dużo. No tak, no wiadomo, no wszystko to są pieniądze, tylko że teraz pytanie, ile jesteśmy w stanie przeznaczyć na pieniądze, ile jesteśmy w stanie przeznaczyć pieniędzy na coś dla nas ważnego, na coś takiego, co jest z naszą tożsamością, gorzowska. My pamiętajmy o tym, że my jako miasto tworzymy tą tożsamość, bo my My nie mamy jakiejś historii wielo letniej, ponieważ są to tereny y, niemieckie dawne. Natomiast uważam, że te pieniądze powinny się znaleźć w budżecie i powinniśmy to miejsca tworzyć. No Nawet gdybyśmy mieli te schody rozumiem. zdemontować i zrobić Rozumiem, powodę. to jeszcze jedna y, miejska sprawa, y, bo rozpoczął się remont ulic Hawalańskich i wełniany rynek i to jest dobry moment, żeby zapytać o wizerunkowość centrum miasta, jest atrakcyjne według Pani. To też troszeczkę powiem tak, gdy będą nasadzenia tych drzew, o który, na które czekamy, czyli odbudowa tych nasadzeń, myślę, że będzie atrakcyjna. Z punktu widzenia zachowania czystości w mieście wylanie betonu może dla mężczyzn to jest fajne, bo tylko pozamiatamy i przygotujemy tam na wierzchni okay. Dla mnie, jako dla osoby, która kocha zielań, uważam, że tej zieleni jest tam za mało, a przede wszystkim jest to, że ona generuje bardzo wysokie temperatury, na które skarżą się mieszkańcy, którzy mieszką, mieszkają w pobliskich blokach i są to głównie osoby starsze. Więc jeżeli dorzucimy tam trochę zieleni, to myślę, że to będzie bardzo dobra wizytówka miasta. Ponieważ to, jak gdyby będzie ulica Hawelańska i jeszcze połączenie z ulicą Chrobrego, gdyby jeszcze była zrobiona przemysłówka i to, to, co tam miało być zaplanowane, to myślę, że to była bardzo ładna perełka naszego miasta. Ale to akurat prawda, że ulica Hawelańska to jest bastion dziuri wysokich krażężników i że to miejsce yy, będzie wyglądało inaczej. Ale jak będzie wyglądało? To Czas pokaże. Radna na Kozak, yy, klub Platformy Obywatelskiej była panem gościem Gorzów. Dziękuję, jeszcze Państwu miłego dnia. Rozmowa o dziewiątej. Rozmowa o dziewiątej w Radiu Gorzów.